dobrze idzie, co? No i co? I by było, że nie zrobił. No, ale nie, zająłem się zdecydowanie robotą. Tam kable puściłem, zobaczymy, czy one się w ogóle, czy się listwy w ogóle zapną z tymi kablami. Jak nie, to one sobie tam z powrotem będą musiały wlecieć. Umyte, uparowane, to było tu pod drzewiami pomalowane. Gdzie tam były jakieś te rude? To wyczyszczone. A jakieś tam newralgiczne miejsce przyknięte pastą woskową. No to było to jeszcze wymalowane na czarno, te wsporniki, ale to jest jakaś masakra. Tych Toyot już parę, znaczy nie tych i takich, tylko w ogóle Toyot z tamtych lat to parę rozkręciłem. We wszystkich normalnie takie, bo tam jeszcze kawałek taki blachy widać. No we wszystkich tych Toyotach gniją te blachy. Nie wiem, co to znaczy gniją, tak pogrywa, o, czymś takim jak na hamulcu ręcznym. Takie coś. Filtr kabinowy jeszcze wymieniłem, ale lipa. Myślałem, że go tam nie wsadzę, bo on jest taki z dwóch części i ten normalnie cycek od góry się ułamał. Nie miałem jak przytrzymać, a jeszcze to trzeba do wykładziny dopiąć, bo to jest tam właśnie koło pedału gazu. Zapina się wykładziny przy wymianie filtra kabinowego. No, kurwa, nie chce mi się już. Aha, i co? Drzwi jeszcze rozklejone, jedne i drugie. Rozłożone i uszczelnione butylem. No właśnie, bo na to zeszło czasu, w sumie dzisiaj sporo. Zaraz fotel, tył wjeżdża, później wykładzina. Się żona ucieszy. To co? Ha, wykładzina wjechała. No, fajnie. Kupę roboty. Szyweczki nowe, a nie takie jakie tam były normalnie, rdze. Okrutne. Tutaj coś nadepnąłem na niego. Usiadłem. No teraz jeszcze taką piankę dostanie na sam koniec. Bo ta pianka tak fajnie włókna podnosi i wtedy jest dobrze odkurzyć. Jeszcze tak z ostatniego, że tak powiem. Kable mi się tam udało powprowadzać w rynny. Mam nadzieję, że mi się nie zewrze na przykład ten czerwony, bo było krucho, chociaż nie, no bezpiecznik jest. Nie, no on tam ma luzu, nie jest tam dociśnięty. Miałem tam pod sufitkę ściągać, ale kurczę. W sumie, żeby zrobić pod sufitkę, to... Znaczy tak, te plastiki tutaj to mnie nie palą, nie muszę ich zakładać. Teraz ten i ten. Ewentualnie do podsufitki, no to co, tutaj słupek A, B tutaj do góry i tu na to pianka, bo to brzęczy i z tej strony też brzęczy, chociaż nie, z tej nie, z tej jak się jedzie to robi tak tam przy pewnych prędkościach obrotowych, to brrrr i drażni. Co tutaj z tą lampką trzeba ogarnąć, bo oczywiście lampka sobie przy się nie działa. Znowu i tam ten tył jakby zdjąć. Nie. Chociaż to coś... Nie, i wtedy by można było ten butyl tam nakleić, ale to kurczę, to trzeba zrobić tak, żebym ja już tych gratów nie miał w chałupie. Ale żona powiedziała, co prawda, że się już przyzwyczaiła. Tak sobie właśnie pianka weszła i tak kłaki postawiła. Czy teraz jest gotowy do odkurzania. Ostatnie odkurzanie.